Przed momentem zakończył się ostatni mecz grupowy. Witam serdecznie zawodników i trenera. No niestety pan trener Dudek nie przychodzi na konferencje pomeczowe. Mówi, że nie chce udzielać wywiadu. Wysłał tutaj najmłodszego z 2006. Panie trenerze, tu asystent trenera WKK Wrocław. Pan Tomasz Rybak, tak? Gratuluję z kompletem zwycięstw, pierwsze miejsce. Ten mecz był właściwie o pietruszkę, bo już wczoraj zapewniliście sobie pierwsze miejsce w grupie. Pomimo tego widziałem przez cały praktyczny mecz, walczyliście z Koroną. I dopiero tam chyba w czwartym kwarcie zeszli podstawowi gracze. Tak, to prawda. Korona na początku meczu postawiła nam trudne warunki, ale cieszy to zwycięstwo, że jednak ten mecz udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. Gratuluję chłopakom, 3 zwycięstwa w grupie. Super, gratuluję. MVP, wczoraj byłeś razem z Adasiem, tak obok stanąłeś i Adasiem i sobie tak przygotowałeś, że będziesz chyba MVP. Ja zaraz tutaj powiem twoje statystyki. Prokop, najwyższy zawodnik w zespole WKK, 18 punktów, 8 zbiórek, ładna 70% skuteczność. Kilka słów o meczu, o przeciwnikach, kto najwięcej cię tam blokował albo zastawiał? No cóż, na pewno 55 numer był godnym rywalem. No, na pewno mam nadzieję, że tak zagram w kolejnych meczach, że to nie jest jedyny mecz, w którym się tak pokazałem. Dziękujemy rodzicom, kibicom, wszystkim osobom, co oglądały, za dobry doping. No i mam nadzieję, że dobrze się to oglądało i mam nadzieję, że jutro też będą. Dobry doping, głośny od samego początku do końca, no i nasz najmłodszy, rocznik 2006. Trener cię wysłał, żebyś tutaj w jego imieniu teraz musisz mówić i za trenera, i za siebie. Numer 00 to jest Leśniak Bartosz, 2006 rocznik, grałeś 8 minut ładnie. Parę słów o meczu. Znaczy na początku chciałabym powiedzieć, że nie spodziewałem się, że w ogóle wyjdę, bo w ćwierćfinałach nie wychodziłem, w półfinałach. No i to dzisiaj... był debiut? Tak. Brawo! Chciałem jeszcze powiedzieć, że no... W koszykówce nie ma remisów, są tylko przegrane i wygrane. Niestety przeciwnik był lepszy. Staraliśmy się, też zdarzyła się kontuzja Konstantego Michalucha i chciałbym go pozdrowić, żeby jutro mógł z nami grać. No i żebyśmy też staraliśmy się, nie wyszło. Żebyśmy jutro wygrali i nie byli na 8 miejscu, bo jest tylko 8 drużyn. I tego wam życzymy. Jutro o miejsce 7 Korona Kraków zagra ze Startem Lublin, a wy w półfinałach zmierzycie się z TKM Wrocławek. Do zobaczenia, do jutra.